mamy następny pokój, jak pięknie zaczyna nam powstawać Janusz. Jedną z atrakcji, jaką organizatorzy przygotowali na Dni Ostrowca, były warsztaty, podczas których uczestnicy pletli wianki i jak widać poradzili sobie z tym wyśmienicie. Zanim jednak te piękne nakrycia głowy powstały, uczestnicy warsztatów musieli włożyć w ich stworzenie wiele pracy. No, trzeba najpierw nazbierać różnego rodzaju roślinności, no, jakieś kwiatki, jakieś zioła, zieleń i wiązać je do siebie. Można łączyć najpierw pęczki, a później do głównej gałęzi przywiązywać. Wianki pleciono w ramach warsztatów z plastyki obrzędowej zaplanowanych na Dni Ostrowca. Nie bez powodu odbyły się takie zajęcia. Święto miasta rozpoczęło się 24 czerwca, czyli w Noc Świętojańską, której nieoderwalnym elementem są właśnie wianki. Noc Świętojańska kiedyś przed wiekami była w pogańskiej Europie Noc Kupały. W tej chwili jest Noc Świętojańska. Można ją spędzać na różne sposoby. My spędzamy tutaj nad stawem w taki sposób, ale kto nie może nad staw, może we własnym ogródku, może nawet na balkonie zapalić świeczki, ucztować, bo tak było kiedyś i cieszy mnie, że taki zwyczaj właśnie powraca. My tutaj pokazujemy, myślę, że coraz będzie więcej chętnych na takie zabawy, na takie warsztaty. A tych w tym roku nie brakowało. Ostrowczanie chętnie brali udział w warsztatach. Pani Danuta na zajęcia zabrała swoją wnuczkę, bowiem wiem, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji. Chciałyśmy brać udział, dlatego że to jest taka tradycja z tylu pokoleń i chcemy, to jest właśnie moja wnusia, też ją zabrałam z sobą, żeby dalej przekazywała następnym pokoleniom, no bo to jest naprawdę, to jest zabawa, tradycja i po prostu trzeba to po prostu dalej ciągnąć. Z Nocą Świętojańską wiąże się wiele legend i przesądów. Jeżeli panna puściła wianek na wodę i wyłowił ukochany ten wianek, to znaczyło, że wkrótce będzie ślub i długie, szczęśliwie życie. No jeżeli się gdzieś tam zaplątał, to była bardzo niepomyślna wróżba. Panna musiała czekać na następny rok, bić następny wianek i czekać, co będzie. Niepomyślna wróżba była też wtedy, kiedy świeczka zgasła. To już nie można było do tego dopuścić, żeby świeczki jakiekolwiek zgasły. Noc Świętojańska to noc żywiołów, ognia i wody. Dlatego w ostrowieckich obchodach Nocy Świętojańskiej tych dwóch żywiołów nie brakowało, o co zadbali Teatr Ognia Enzoda oraz uczestniczki warsztatów, które puszczały wianki na ostrowieckim molo.